Pierwszy mamy slower character releases, czyli mniej, powolniejsze wypuszczanie nowych postaci i więcej reworków. Czyli będziemy mieć, jak mieliśmy ostatnio, wydawane po 6 postaci miesięcznie. No to pewnie będzie to zredukowane trochę i będziemy mieć więcej czasu na to. Więc bardzo dobrze. Druga sprawa, więcej golda. Więc raz, że mniej postaci do ulepszania. Więcej golda. Także tu jest zmiana kosmiczna. Tu się zrobi coś fajnego, myślę, z tych dwóch rzeczy. Więcej golda w strajku. Pasie będziemy mieć tutaj jeszcze jakieś więcej detali. Będzie wkrótce jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. No i co tutaj mamy? Jeszcze jakiś login kalender będzie z goldem. Kolejna rzecz, teorii crafting, więc coś tutaj jest napomknięte o tym, że większa będzie tutaj swoboda w ulepszaniu postaci. Więc nie tylko inwestowanie w to, pod co jest hype największy, czyli jak był apokalips to wszyscy inwestowali w horsemen, teamy i każdy ma horsemen, teamy, bo nie chciał być z tyłu i jechać po to. Tylko nie będzie takiego pociągu, że każdy musi do niego wsiąść, bo, go przy, bo przygapi coś, tylko będzie mógł ulepszać postać, jakie chce, nie, jakie musi. I to jest też dobra informacja tutaj, że zajmujemy się tylko tym, czym chcemy, co widzimy, że nam brakuje, a nie to, co <laughs> nie chcemy, a do czego nas zmuszają. To jest bardzo dobre. Oprócz tego, Cosmic Crucible będą takie znaczące zmiany w kolejnym sezonie, o tym też piszą. Więc tutaj też będzie otwarte, otwarta sposobność do teorii craftingu Czyli ulepszaniu jakie chcemy. Postacie, nie te, które musimy. Więc no, zakładając tak, że hmm, czy postacie nasze nie będą miały w ogóle bonusów pod Cosmic Crucible, tylko będzie normalne PvP takie bez bonusów? Ciekawe no zobaczymy, co to będzie za zmiana. Poza tym mamy, że nigdy więcej hordowania, czyli nigdy więcej trzymania orbów, goldów i trening orbów. Także gorby i trening orby idą do lamusa. Nie musimy ich chomikować pod eventy, które będą, bo już nie będzie takich eventów z tego, co tu piszą. No, ale tutaj też jest jakieś to tak, takim enigmatycznym słowem Określone, że jako przykład, jedna, jeden leaderboard jest planowany w lipcu, w tym miesięcznym evencie i to jest jako kontrast do siedmiu leaderboardów w maju. Hmm, co to może oznaczać? Czyli co, będzie mniej leaderboardów, a w maju było siedem, to tylko będzie jeden? Trochę to... Dziwnie brzmi, tak jakby nam zmniejszali w tym miesiącu w ogóle liczbę nagród? Nie wiem. Nie wiem, ale zobaczymy. Chociaż może ten jeden leaderboard będzie zawierał wszystkie nagrody co były w siedmiu leaderboardach w maju. No, jakby tak było, to lepiej. Następnie mamy tutaj powołanie Rady Graczy, więc coś takiego będzie, że będą powołane Rady Graczy, które będą właśnie. To, co mówiliśmy wcześniej, się tutaj skopli i po prostu porozumiewały w kwestii jakichś znaczących zmian w grze. I tutaj widzimy long term, żeby jakieś długofalowe zmiany tutaj były wprowadzane. Także, a, no, zobaczymy, zobaczymy, jakby się to zmieniało. Wszystko na lepsze, to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze ten weekly blog, najświeższy. Co my tutaj mamy? Tu mamy ogłoszenia. Orb Blitz, Strange Blitz, Loki, wypuszczenie za power cord zapewne. Omega wraca. Tutaj mamy meta, long, mond, long, miesięczny event z VAL. Więc OK. Strike Pass z Cosmo i Korgiem. I tu mamy jakiś event na zużywanie. campaign Energy i Alliance Donation. I co to oznacza? No, oznacza to, że chomikujemy campaign energy. Trochę inaczej niż do tej pory, bo nie możemy jak po tych ostatnich zmianach na mailach chomikować, ale musimy w grze teraz chomikować. Jeszcze to nie było dobra, dobra opcja wcześniej, bo musieliśmy campaign energię wydawać na klucze. Ale ostatnio to zmienili, że nie musimy na klucze wydawać energii, żeby wbijać do rajdu w klucze, więc nie musimy tego zużywać codziennie. Możemy to chomikować. Tu jest taka Zajawka, więc pod tej eventy może dobrze pochomikować. Hm. No zobaczymy. Z Goldem nie będzie już takiego problemu, pewnie jak już tutaj troszkę do, dołożą, więc może nie trzeba będzie z kampanii chomikować tych trzech nodów, co tam mamy z Goldem. No i trzy nody z, z treningorbami gorbami się chomikowało ciągle? Więc może nie trzeba będzie już, więc może będzie trzeba oszczędzać. <grym> zobaczymy. Dalej mamy Incursion Permanent kampania. No co to oznaczało? Chapter 1 i 2. Myślę, że tutaj robią e, dobrze tym graczom, którzy no nie wykorzystali tego bagu co kiedyś był. Jak było Invaders i Rebirth. Ta kampania to będzie ten pewnie Chapter 1? Tak myślę. Że dodadzą jako permanentnie i tam było 2 miliony Level 2 T 2 Level 5 Ionów. Do zdobycia, więc myślę, że to będzie to Rebirth Plus Invaders do użycia. A ta druga, no to pewnie jest ta co jest aktualnie, czyli Bifrosty i New Warriorsy. Tak mi się wydaje. Chociaż może to być coś innego, mogą być jakieś kampanie hard dodane też. No nie wiadomo. Zobaczymy 6 lipca. Starlord dodanie do Elite Cork Kork zostąpi w Basic Ultimus jak Mega i Premium spider no To ok. O, spider punk tylko z Mega orba wypadnie, wreszcie będzie pewnie. Dobra, Loki Showcase więc to będzie już ten event taki jak teraz mamy Wal, i jak mamy taki event jak Wal, no to będą pewnie mini uniki Tier 17 też tam do zdobycia w tej kampanii. Myślałem, że Wal się będzie obłacało, że zdobyć ją wcześniej i zgarnąć te mini uniki. A się okazało, że tam drop jest okrutny. Także ja już Lokiego za Powercore nie będę otwierał jak to zrobiłem z Valve, bo otworzyłem za y wcześniej, żeby otworzyć tę kampanię wcześniej, no ale tak jak to wygląda, no to nie będę się łasił na kolejne postacie z Bifrostów, będę sobie je za darmo free to play otwierał, także pierwsze tutaj nauczki przyszły i mamy tu ogłoszenie ile będzie tych i w tym miesiącu mamy tu jakieś głupoty, te ramki jakieś za skończenie. Tam jakiegoś eventu będą. A to takie głupoty, nie ma co tego omawiać. I mamy cały ten kalendarz. Jak widzimy, będzie jakaś wojna, będzie koordynaty solc znowu. Co jest niefajne, ale. No i najgorsze jest to, że tutaj mniej dni trwa 5 dni. Czyżby taki jak ten ostatni czterodniowy, coś takiego, no zobaczymy. Mamy jakiś Stellar, tak, też jakiś aliansowy, solo eventy, solo, no zobaczymy co to z to wyniknie, tu jest jeszcze Blitz jakiś. No i mamy tutaj te wszystkie eventy jeszcze opisane, leaderboard do miesięcznego eventu mamy, Wal. jak tutaj widzimy 30, 45 shardów, czyli odblokowanie. A tu będą orby dalej. Więc. łódź szczęścia. Kto więcej trafi szardów, tyle będzie miał. Znowu wchodzą w, tym mot w ten motyw z otwieraniem morbów. No może to dobre, bo niektórzy otworzą więcej, niektórzy mniej. Hm. Ale będziemy mieć też itemki na Tire 17 na Wal, więc pomoże to nasze dark holdy. To jest dobre o tym też już w jednym odcinku mówiłem. I. Dalej mamy tutaj nagrody miesięczne. Hmm. No i co my tutaj mamy? Czy to jest ten leaderboard, o którym mówili, że będzie sumą wszystkich leaderboardów? Ha. Być może, ale tylko dla tych pierwszych, bo tutaj, jak widzę, no to za KORGA, miałem 600 tysięcy będąc tutaj, zmniejszyli na 500 tysięcy. No dla mnie to jest tutaj jednak nie to co pisali, więc ten leaderboard jest dla mnie tutaj, no śmieszny. Lecimy dalej, mamy ten event z Campaign Energy i z Kurami. ale tutaj jest widzę kolejny leaderboard. Ha, czyli jednak będą więcej niż jeden leaderboard w miesiącu, więc jednak nie tak jak myślałem. I tutaj będzie 600 tysięcy, czyli w takim pojedynczym evencie będzie więcej do zdobycia za 1-2% niż w tym miesięcznym, Co jest dla mnie też śmieszne. Cały miesiąc się męcz i rób te 500 tysięcy tam, a tutaj zrobisz sobie w 5 dni 600. <laughs> no dobra, w każdym razie przeliczmy to sobie 5 dni. Campaign Energy 1100 dziennie Power core wydajemy, powiedzmy, 300 dziennie, to mamy 1500 tu, tutaj mamy 500, 7000 z tego zdobędziemy. 7000 jesteśmy tutaj zdobywamy miesięczny event. No i tu jest dalej przepaść, do 25000, no to to już dla wielorybów wszystko, no trochę tutaj niezbalansowane, to za fajnie. Dla free-to-play mamy trochę przepaść. Lecimy dalej. Tutaj będzie web milestone, który nam będzie 5 dni dawał po 1000 jeszcze punktów do tego eventu. No to byśmy mieli 12 000 punktów. Tu byśmy wjechali, Kosmy i korka zdobyli i nic więcej. No to czyli to ten motyw, co mówiłem, trzeba wcześniej, kilka dni wcześniej homikować jeszcze Campaign energy. Jak nie chcecie wydawać dużo powercoru, żeby tutaj wbić. No, i na przykład dzisiaj 5 dni homikujemy. Mamy kolejne tutaj 4000 punktów. Powiedzmy 12, 11 zdobędziemy. 4 tu, 15. No, co tu jesteśmy gdzieś? elit 5 kredyty. Możemy zdobyć, I teraz będziecie już zaczynać homikować. Campaign Energy. No, i tak by to wyglądało. No cóż, jak trzeba, to trzeba inaczej homikować. Poza tym, jakieś loki crowny tu są, co będą. Do tego leaderboarda jeszcze się liczyły, więc też jakiś dodatek, który nie wiem, czy potrzebny w ogóle, trochę bez sensu, jak na mnie, ale no dobra. No i mamy Quick Rumble, Loki tutaj, kampania będzie też siódmego. I co mi tutaj trzeba będzie, Wali Loki trzeba będzie mieć na tier 13 żeby ten. Większy Difficult otworzyć i tak samo będzie pewnie ten Tire, tak, Tire 17 mini uniki do zdobycia, no i cóż, nic nowego, więc Bifrosty, no to będzie na jedno kopyto kampania, będzie wchodziła kolejna postać i będą te dwie poprzednie do użycia z tą postacią na Tire 13 i to tak będzie wyglądało, no, znowu tak jak z Invadersami było, więc nic nowego. <laughs> No, i cóż, dobrze się zapatruję ogólnie na te zmiany, co tutaj były podane w tym blogu, tym lipcowym. No, z eventami zobaczymy. Ale na razie, no, wygląda to bardzo optymistycznie i oby tak dalej, bo tu się coś w końcu zmienia na lepsze i jest dobrze, jest dobrze, może być lepiej. Czekamy. To tyle, trzymajcie się. Miłego, hej, hej.